Po raz piąty w Sochaczewie zorganizowany został Międzynarodowy Puchar Polski Judo Juniorek i Juniorów imienia Tadeusza Naskręta, znakomitego przed laty trenera, sędziego i działacza. Do tego turnieju zawsze zgłasza się wielu chętnych. Walczą w 8 kategoriach wagowych. W tym roku... W tym roku troszeczkę mniej się pokazało zawodników. Około 200 zawodników było na naszym turnieju. Natomiast cieszy nas przede wszystkim jakość tego turnieju. Byli mistrzowie Polski, mistrzowie Europy, no, szczególnie tu Ukrainiec Pozor, który no, przedstawił rewelacyjne techniki. Wszystkie walki Jurija Pozora zostały nagrane i służą teraz jako pomoc przy trenowaniu judoków z Sochaczewa. On od początku tu przyjeżdża, nasz pierwszy, drugi, trzeci. Cały czas się widzieliśmy, jak rozwija ten chłopak. No a dziś przyjechał jako mistrz Europy. Zademonstrował no, takie techniki, które no, rzeczywiście chcielibyśmy u nas widzieć w ogóle na matach judo. To, co robił Jurian Pozor, to jest po prostu rewelacyjna technika. Chciałbym przede wszystkim zaprosić młodych adeptów do naszej sekcji Orkan Sochaczew, ponieważ mamy już taką dużą grupę i cały czas poszukujemy nowych talentów. W przyszłym roku też będą możliwe do zdobycia medale przeznaczane dla najlepszych judoków cyklicznego turnieju organizowanego w Sochaczewie.